Onet24, Kamil Turecki, witam. Beata Szydło spotkała się z ministrami, którym podlegają spółki Skarbu Państwa. Tematem spotkania był audyt w kontrolowanych przez państwo firmach. Wczoraj CBA poinformowało o rozpoczęciu kontroli w 5 strategicznych spółkach Skarbu Państwa. Dotyczą one zawieranych umów. Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński zwrócił się do ministrów o informacje dotyczące podległych im spółek. Mają one wpłynąć do CBA na przełomie miesięcy. Fiasko nocnych rozmów w Ministerstwie Zdrowia. Grupa związkowców nie chce opuścić budynku. Protestujący domagają się podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia i radykalnego przyspieszenia prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Chcą spotkać się z premier Beatą Szydło. Jak mówią przedstawicielki związków, zabrakło szacunku ze strony ministra zdrowia. Polska nie uznaje wyników wyborów do rosyjskiej Dumy przeprowadzonych na terytorium Półwyspu Krymskiego, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ podkreśla, że głosowanie było bezprawne, bo zgodnie z prawem międzynarodowym Krym należy do Ukrainy. Podobne oświadczenie opublikowała Unia Europejska, przypominając, że wspólnota nie uznała aneksji Półwyspu przez Rosję. W wyborach do Dumy, których wyniki ogłoszono wczoraj, miażdżące zwycięstwo uzyskała prezydencka partia Jedna Rosja. Dyrektor zespołu Formuły 1 Ferrari Maurizio Arriva Bene spędził kilka godzin w areszcie w Singapurze. Powód? Wyrzucenie na ulicę papierosa. Włoch musiał zapłacić grzywny w wysokości około 2800 zł. Singapur słynie z surowych przepisów dotyczących śmiecenia czy innego niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych. Znany jest też przepis zakazujący rzucia gumy. Przypomnijmy, wyścig o Grand Prix Singapuru wygrał Niemiec Nico Rosberg. Onet24 to wszystko na teraz. Do zobaczenia.